Marcin Fijołek, Telewizja w Polsce.pl i nasz cykl gorących kampanijnych pytań. Nie znamy jeszcze co prawda terminu wyborów. Wiele znaków na niebie i ziemi pokazuje, że ma to być termin 28 czerwca. No ale niezależnie, czy będzie to końcówka czerwca, czy początek lipca, wybory prezydenckie przed nami. Jest jedna teoria, która mówi o tym i którą powtarzał przez lata Grzegorz Schetyna, że takich wyborów, a w zasadzie każdych wyborów, ale prezydenckich zwłaszcza, nie wygrywa się w Warszawie, nie wygrywa się w Wilanowie, ale wygrywa się w takich miejscowościach jak Końskie, jak Polska Powiatowa. No właśnie, kto przekona Polskę Powiatową i czy wejście do gry Rafała Trzaskowskiego odmieni naszą stawkę kandydatów i całą kampanię? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są nimi Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia kierowanego przez Jarosława Gowina. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy od ludowców. Pojeździłem trochę w ostatnim czasie po właśnie Polsce Powiatowej i na Podlasiu, i w województwie łódzkim, i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, i przyznam szczerze, że posterów, banerów było sporo dwóch kandydatów, Andrzeja Dudy i Władysława Kosiniaka-Kamysza. No ale czy lider PSL wejdzie do drugiej tury, bo wejście do gry Rafała Trzaskowskiego trochę nam przetasowało dotychczasowy układ polityczny? Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Władysław Kosiniak-Kamysz w drugiej turze się znajdzie. Ja pamiętam naszą rozmowę na początku tego prezydenckiego wyścigu, gdzie te sondaże były dużo gorsze. Wtedy wielu obserwatorów sceny politycznej mówiło, że to Małgorzata Kidawa-Błońska znajdzie się w drugiej turze. Na dzisiaj nawet nie ma jej w tym prezydenckim wyścigu. Dlatego przez ten miesiąc, przez półtora miesiąca może się wiele wydarzyć. No, widać, że polska polityka jest znacznie ciekawsza nawet niż House of Cards. Tutaj naprawdę wiele się może wydarzyć. No, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to je się właśnie wygrywa w Polsce lokalnej, a ta Polska lokalna ma dwóch kandydatów. Dwóch kandydatów, którzy są w tej Polsce lokalnej, w małych, średnich miejscowościach, nawet w tych najmniejszych, od lat. Od tak naprawdę 2015 roku Władysław Kosiniak-Kamysz jest w permanentnej kampanii. W czasie tych ostatnich 5 lat odbył tysiące spotkań w Polsce. Nie widziałem tam wtedy ani Rafała Trzaskowskiego, ani Roberta Biedronia, ani Szymona Hołowni. Wydaje się, że ci lewicowo-liberalni kandydaci będą walczyli przede wszystkim o głosy w dużych miastach, gdzie to poparcie dla opozycji jest większe. No a samo wejście do gry Rafała Trzaskowskiego jest tak naprawdę też próbą odbicia sondażowego Platformy Obywatelskiej, bo przecież gdyby Platforma poważnie traktowała wyścig prezydencki, no to Rafał Trzaskowski byłby jej kandydatem już w grudniu, jeśli jest tak doskonały. No wtedy była to Małgorzata Kidawa-Błońska. Teraz Rafał Trzaskowski ma przede wszystkim podreperować swoim startem sondaże Platformy, no zabezpieczyć przed erozją elektoratu, czy to, który miałby odejść do Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, czy do Szymona Hołowni. Po to jest ten start, ale nie wierzę, że w Polsce lokalnej inni kandydaci niż Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz byliby w stanie zdobywać głos. To jeszcze za chwilę dopytam o to, czy Rafał Trzaskowski wejdzie do tej drugiej tury na przykładzie samych dużych miast, ale pytanie do Jana Strzeszka. Kiedy poszła w świat wiadomość, że prezydent Warszawy staje szranki do wyborów prezydenckich już w całej Polsce, to w klubie Prawa i Sprawiedliwości, w samym Porozumieniu, otworzyliście parę małych szampanów, czy wręcz przeciwnie, zmroziło was, bo Trzaskowski to inna liga, inny format niż Małgorzata Kidawa-Błońska? Bardziej bym się, przynajmniej mówię o swojej ocenie, bardziej bym się skłonił w kierunku szampana, dlatego że z racji pełnienia także mandatu radnego w Warszawie wiem, z czym się je Rafała Trzaskowskiego i znam jego dokonania jako prezydenta stolicy. I ta teza, o której pan powiedział, teza Grzegorza Schetyny, że wybory wygrywa się w Polsce Powiatowej, ja się z nią całkowicie zgadzam. Rafał Trzaskowski na pewno wygrał w Warszawie, na pewno wygrał w Krakowie, na pewno wygrał w Poznaniu czy w Gdańsku, tylko co z tego, skoro nie wygra już we wspomnianych wcześniej Końskich, w Szczuczynie czy w Łomży. To są miasta, które są całkowicie dla prezydenta Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, całkowicie nie do zdobycia. Po pierwsze, Rafał Trzaskowski tam nie jeździ, po drugie, poglądy Rafała Trzaskowskiego dla Polski Powiatowej są całkowicie ekstremalne, dlatego że Rafał Trzaskowski jako samorządowiec jest niezwykle zideologizowany, czy to karta LGBT, czy to masa grantów płynących z ratusza do organizacji właśnie o tym profilu sprawiają, że dla tych mniejszych miast będzie absolutnie niestrawny. I rzeczywiście Platforma będzie mogła się cieszyć, że w miejscach, gdzie zazwyczaj ma dobre wyniki, czyli w dużych miastach,
cały czas te dobre wyniki będą. No, trochę pewnie gorsze ze względu na Szymona Hołownię, ale cały czas niezłe. Tylko koniec końców to nie sprawi, że Rafał Trzaskowski wygra. A po drugie, coraz myślę śmielej można mówić o tej tezie, że Rafał Trzaskowski nawet nie wejdzie do drugiej tury. I tu myślę, że albo kosztem, albo właśnie skorzysta z tego Szymon Hołownia, albo już wspomniany przez pana rzecznika Władysław Kosiniak-Kamysz. No ale dlaczego miałby Rafał Trzaskowski do tej drugiej tury nie wejść, skoro duże miasta, tak szybko licząc, to jest dobre kilka milionów głosów. No jeśli to poparcie dla Trzaskowskiego z wyborów samorządowych przełożyłoby się na poparcie mieszkańców także Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Lublina, no to w drugiej turze mielibyśmy kandydata Koalicji Obywatelskiej, a nie lidera PSL czy byłego prezentera TVN-u. Z bardzo prostej przyczyny, dlatego że porównywanie wyniku Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku do tych wyborów, próba jakiegoś przeniesienia tego wyniku jest o tyle błędna, że wtedy w Warszawie było tak naprawdę tylko dwóch mocnych kandydatów. Rafał Trzaskowski, Patryk Jaki, a później żaden z kandydatów nie miał więcej niż 2 czy 3%. Wtedy to był w stolicy Jan Śpiewak. Teraz tych kandydatów o poziomie poparcia kilkunastoprocentowym jest znacznie więcej. Teraz przecież pamiętajmy, że Polskie Stronnictwo Ludowe po raz pierwszy w historii w wyborach do Sejmu zdobyło mandaty w dużych miastach. W Warszawie, w Krakowie, tam gdzie dotąd to było dla ludowców nierealne, pojawił się Szymon Hołownia, który również będzie mocno walczył o głosy kandydata, o głosy elektoratu miejskiego. Także w naturalny sposób Rafał Trzaskowski, nawet osiągając dobry wynik, nie ma szans powtórzyć tego poparcia 50%, tak jak to było w 2018 roku w dużych miastach. To już zupełnie inne wybory, zupełnie inna konkurencja. A może panowie, szanowni państwo, rozmawiamy trochę o rzeczywistości czysto teoretycznej, bo jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów, a prawdopodobnie z tego, co pokazują badania, do niej dojdzie, to i tak będziemy mieli do czynienia z plebiscytem za lub przeciw rządom Prawa i Sprawiedliwości, za lub przeciw kandydaturze Andrzeja Dudy na kolejne 5 lat. I rzecznik PSL kręci głową, no ale może w koniec końców to będzie potem prosta sprawa, za lub przeciw dobrej zmianie. No nie do końca, panie redaktorze, nie zgodzę się do końca z tą tezą, po to Władysław Kosiniak-Kamysz ma właśnie te możliwości, które sprawiają jako polityk centrowy, że zarówno elektorat centroprawicowy, jak i centrolewicowy może na niego głosować. Na Rafała Trzaskowskiego, elektorat Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz 15, ale przede wszystkim też elektorat, no opozycyjny jednak, ale Krzysztofa Bosaka, nie jest w stanie zagłosować w takim stopniu jak na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Więc dla Andrzeja Dudy w drugiej turze największym zagrożeniem jest ten, który ma szansę nie tylko scementować cały elektorat opozycji, ale i przeciągnąć część jego, to jest Władysław Kosiniak-Kamysz. O tym mówią nie tylko badania, ale o tym mówią politycy opozycji, przepraszam, politycy partii rządzącej, jak Jarosław Gowin, jak Bartosz Kownacki. Więc tutaj sprawa jest jasna. Rafał Trzaskowski nie ma możliwości i mobilizacji elektoratu centroprawicowego. Niestety, no, czy to deklaracja LGBT, czy te pomysły na skręt w lewo Platformy Obywatelskiej odbywały się właśnie za przyzwoleniem i przy udziale Rafała Trzaskowskiego, więc nie wierzę, że w Polsce lokalnej, jednak konserwatywnej, on jest w stanie zdobywać głosy. No, wydaje się, i jest to, uważam, teza słuszna, Platforma przede wszystkim, wystawiając Rafała Trzaskowskiego, ratuje swój byt. To dwa pytania do Miłosza Modyki. Pierwsze, czy jest pan przekonany, albo na pana polityczny nos, może w tę stronę zapytam, wyborcy PSL, wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza w drugiej turze, ewentualnej przy pojedynku Duda-Trzaskowski, raczej będą przechylać się w stronę urzędującego prezydenta? I od razu drugie pytanie, w jaki sposób lider PSL chce dzisiaj przekonywać wyborców Warszawy, wyborców Gdańska, wyborców Krakowa, do tego, obywateli tych miast, do tego, by zagłosowali właśnie na szefa PSL? No polityka, tak jak pan powiedział, trochę konserwatywnego, ludowo-konserwatywnego, a nie Trzaskowskiego czy Hołownie. No to odpowiadając na pierwsze pytanie, panie redaktorze, no to ja powiem jednoznacznie, no elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, to jest elektorat opozycyjny i on w części na Rafała Trzaskowskiego zagłosuje, jednak myślę, że większość tego elektoratu zostanie po prostu w domu, bo ani Rafał Trzaskowski, ani Andrzej Duda nie tak naprawdę nie sprawiają, że zakończy się w Polsce ta ideologiczna wojna pomiędzy PiS-em a Platformą, a nasz elektorat do tego dąży, więc pójście i zagłosowanie na jednego lub na drugiego byłoby po prostu cementowaniem tego układu, starego układu Kaczyński-Tusk. Więc odpowiadając na to pierwsze pytanie, to tak. A druga rzecz, no jednak, wie pan, w dużych miastach, czy to w Krakowie, czy to w Rzeszowie, ale również w Warszawie jest duża część elektoratu konserwatywnego, umiarkowanie konserwatywnego i do niego się odnosimy. Przykłady mandatów Marka Biernackiego w Gdyni, Agnieszki Ścigaj w Krakowie, Władysława Teofila Bartoszewskiego w Warszawie pokazują,
że jako Koalicja Polska mamy zdolność do przyciągania tego elektoratu, odnosząc się również do tematów małych, średnich przedsiębiorców, których w wielu miejscach tarcza finansowa, tarcza antykryzysowa nie obejmuje. I tutaj będziemy zdobywać głosy. To nie jest tak, że wielkie miasta są zarezerwowane dla Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni i Roberta Biedronia. Jest spora część elektoratu centroprawicowego, która będzie szukała innego kandydata, a takim umiarkowanym, potrafiącym łączyć jest Władysław Kosiniak-Kamysz. No to pytanie do Jana Strzeszka. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, przekonywał w ostatnich wywiadach, że chciałby, by wasza partia była takim łącznikiem między elektoratem dużych miast a obozem Zjednoczonej Prawicy, czy też prezydentem Andrzejem Dudą. Pytanie, czy jest to możliwe, biorąc pod uwagę choćby takie zamieszanie, jak to w Radiowej Trójce, które no de facto pokazuje, że wyborcy tak zwani miękcy, tak zwani miękkiego elektoratu mieliby no trudność pewnie dzisiaj z przekonaniem, że ta ekipa jest ich ekipą. To prawda, ta sytuacja w Trójce była całkowicie niepotrzebna i Jarosław Gowin i wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz jednoznacznie ją skrytykowali i poprosili o wyjaśnienia, bo z absolutnie małej sprawy stała się to sprawa, która znowu podzieliła Polskę na pół, całkowicie niepotrzebnie. Także co do tego politycznego wymiaru, ja mam wrażenie, że akurat Porozumienie jest w stanie zdobywać pewne głosy w dużych miastach. Trzeba spojrzeć na to, że w tych dużych miastach także udawało się kandydatom Porozumienia brać mandaty, czy oczywiście w Krakowie Jarosław Gowin, czy w Poznaniu Jadwiga Emilewicz, czy w Białymstoku Jacek Żalek, czy w Olsztynie Michał Wypij, to pokazuje, że jesteśmy w stanie wykreować liderów, którzy są w stanie w tych dużych miastach radzić sobie i zdobywać dobre wyniki, nawet z listy Zjednoczonej Prawicy, która w tych dużych miastach zazwyczaj dobrych wyników nie robi. Dodatkowo cały nasz charakter naszej formacji, patrząc na to, że to właśnie my reprezentujemy taki umiarkowany konserwatyzm, tą centroprawicę jeszcze z tym liberalnym gospodarczo duchem, zaznaczając jednocześnie ten sznyt szkolnictwa wyższego i dbałości o właśnie o rozwój polskiej nauki, sprawia, że rzeczywiście jest grupa wyborców, którzy głosują na Zjednoczoną Prawicę ze względu na Porozumienie. Ja bardzo mi się podobała narracja niektórych polityków, którzy mówili o tym, że Porozumienie, kandydaci Porozumienia dostali się do Sejmu tylko i wyłącznie dlatego, że startowali z listy PiSu. No nie, tak wielu naszych kandydatów było w stanie przeskoczyć swoje miejsce na liście właśnie ze względu na ten duch ideowy Porozumienia, także mam wrażenie, że jesteśmy w stanie pełnić tę rolę, no ale to po wynikach wyborów prezydenckich, także tych wynikach w dużych miastach będziemy w stanie powiedzieć, czy ta operacja się udała. A zgadza się pan z taką tezą, którą kiedyś zaserował nam profesor Waldemar Paruch, który przekonywał, że tak naprawdę w każdych wyborach, ale pewnie w drugiej turze wyborów prezydenckich najbardziej będzie to widoczne, zadecyduje 10% elektoratu labilnego, elektoratu, który kieruje się niekoniecznie politycznymi, twardymi przesłankami ideowymi, czy znajomością takiej codziennej naparzanki politycznej, ale tymi miękkimi sprawami. No i w tej historii, w takich ostatnich tygodniach, to PiS tutaj oddaje zbyt dużo pola przeciwnikom. Tak, ale musimy pamiętać, że do wyborów jeszcze trochę czasu i za półtora miesiąca mam wrażenie, że o temacie Trójki nie będzie albo nikt, albo mało kto pamiętał. Także ja akurat mam wrażenie, że ten elektorat, o którym pan mówi, to w tej chwili bardziej zbliża się do Szymona Hołowni, dlatego że on ma efekt świeżości, nie ma jeszcze zbyt wielu wpadek wizerunkowych, co wynika z jego braku doświadczenia. On stara się to doświadczenie politycznego, co on stara się przekuć jako swoją zaletę, ale przez jeszcze ostatnie półtora miesiąca kampanii, niezależnie od tego, czy wybory będą pod koniec czerwca, czy na początku lipca, i Szymon Hołownia może jeszcze popełnić trochę błędów i inni kandydaci. Dlatego teraz prognozowanie, gdzie koniec końców stanie ten elektorat w przypadku tego, gdzie mamy tak dużo zmiennych, bo tak naprawdę każdy dzień i każdy ruch jest zmienną, która może całkowicie zmienić postrzeganie elektoratu co do kandydata, sprawia, że myślę, że nawet najlepsze wróżki nie są w stanie przewidzieć, co się stanie. No to jeszcze minuta tej części programu. Miłosz Motyka i ten miękki elektorat. Pana zdaniem te 10% rzeczywiście może zdecydować w drugiej turze o tym, kto będzie głową państwa przez kolejne 5 lat? Myślę, że tak, ale ten elektorat będzie szukał przede wszystkim dialogu, współpracy i uspokojenia nastrojów, a nie jeszcze większej polaryzacji. Myślę, że ten elektorat twardy przy Andrzeju Dudzie zostanie, ten elektorat twardy przy Rafale Trzaskowskim lub innym kandydacie opozycji, bardziej radykalnym też, a ten elektorat właśnie labilny bardziej zwróci się ku Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi, który jest po prostu akceptowalny dla jednej i drugiej strony. Natomiast jeśli chodzi o sprawę Trójki i w ogóle sprawy mediów publicznych, no to ja tylko nieśmiało przypomnę radnemu Strzeszkowi, że to Porozumienie wspólnie z PiS-em głosowało za zmianami w mediach publicznych, za zmianą ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, czy Radzie Mediów Narodowych, więc wy współodpowiadacie za zmiany kadrowe, które są dokonywane w mediach
publicznych, czy to w telewizji rządowej, czy to w polskim radiu. I taka sytuacja jest niestety pokłosiem również waszego głosowania i oddania mediów publicznych w ręce niewłaściwych panowie, osób. Panowie, do dyskusji wrócimy za chwilę kilka po krótkiej przerwie. Wracamy za moment od Jana Strzeszka i odpowiedzi na ten zarzut rzecznika PSL. Zostańcie państwo z nami, wracamy za moment.